Cześć, dzisiaj kolejny test kamerek. Zestawiam dwa modele Prestigio, Prestigio Roadrunner 540 i Roadrunner 519. 519 to nowy model w ofercie Prestigio. Oba modele zapisują obraz w rozdzielczości Full HD i właśnie pochodzą chyba z jednej półki cenowej. Model 540 kosztuje niecałe 400 zł. Model 519 kosztuje niecałe 300 zł. Dodałem szybko pobiegać po menu. Wydaje się identyczne w jednym i w drugim urządzeniu. Te same możliwości ustawień, balans bieli, ekspozycja, polskie menu jest dostępne, więc nie widzę jakichś większych różnic. No poza oczywiście wyglądem obudowy, różnią się konstrukcją jakby mechaniczną. No i model 540, ten droższy, ma diody doświetlające, chociaż ja ich nie mam i odradzam każdemu używanie diod doświetlających w samochodzie, one się przydają poza samochodem, być może nagrywam coś z ręki. W samochodzie absolutnie to jest nieprzydatne. No i co, nagrywamy jak zawsze w nocy, przy ciężkich warunkach oświetleniowych. Porównamy sobie potem jakość zapisu, zobaczymy, czy Prestigio, wypuszczając tańszy o 100 zł model, na kimś zaoszczędził, a może jakość jest taka sama i nie ma sensu przepłacać 100 zł i można już dzisiaj mieć za 300 zł w miarę marzenie, w miarę markowy rejestrator, który nagrywa w rozdzielczości Full HD. No i to tym wstępu. Oglądajmy, zobaczymy, ocenimy. Na razie różnię jedną różnicę. Oba urządzenia wyposażone są w ekran LCD. Nowszy model Prestigio 519 nawet większy ekran LCD. Nie przytoczę teraz wielkości w calach, ale jest sporo większy. Ale powiem szczerze, na modelu starym 540 dużo lepiej widać. Po prostu obraz jest jasny. Ja widzę, co się dzieje, co się nagrywa. Nie chcą mi, że to jak Night Vision, ale naprawdę nieźle. A w modelu 510 mam czarny ekran i widzę tylko same lampy albo samochodowe, ewentualnie od oświetlenia ulicy. Kompletnie żadnych innych szczegółów. Nie widzę drogi, nie widzę pobocza, nie widzę niczego. Mam nadzieję, że nagranie będzie lepszej jakości. Właśnie sprawiłem nieco ekspozycję parametry w Prestigio 519. Ustawiłem wartość 1, czyli teoretycznie powinno padać na matryce dwa razy więcej światła. Na ekranie Prestigio nie ma to nie przyniosło to żadnej różnicy. To znaczy, mam wrażenie, że ekran jest tak samo ciemny jak przed poprawieniem parametru ekspozycji. Nie wiem, jak będzie na materiale filmowym, może na materiale filmowym będzie widać tą różnicę, że teraz jest trochę jaśniej, powinno być trochę jaśniej. Nagrania dzienne, ustawienia ekspozycji w obu urządzeniach Prestigio 540 i Prestigio 519 są takie same i ustawione są na fabryczną domyślną wartość 0. A podglądałem już materiał, który nagrałem tam sobie wcześniej.
Prestigio 519 warto ustawić ekspozycję plus 1, czyli zrobić tak, żeby zgodnie z teorią dwa razy więcej światła padało na matrycę w 519. Obraz będzie jaśniejszy, bardziej doświetlony, lepszy. Nawet przy, tak jak teraz, słonecznym dniu jak dziś, gdzie leży miękki śnieg, wydawałoby się, że jest właśnie sporo bieli, to też ta zwiększona ekspozycja nie wpływa negatywnie na jakość nagrania. Teraz jest ustawione na 0, no tylko dlatego, żeby porównać to sprawiedliwie z 519, ale tak jak mówię, warto zrobić plus 1.